Ciekawa sytuacja, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego z adnotacją powinien leżeć, chory powinien leżeć, możesz odprowadzić i przyprowadzić córkę z przedszkola. Tą adnotację chory powinien leżeć lub może chodzić. Lekarz tutaj pisze w pozycji 15. Jak napisze jedynkę, to teoretycznie powinieneś leżeć. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza, a w zasadzie mojej internautki. Witam, wiele naczytałem się o kontrolach ZUS-u w ciąży. Nie wiem za bardzo, co mam robić w mojej sytuacji. Jestem w 11 tygodniu ciąży. L4 dostałam ze szpitala po tym, jak zaczęłam plamić w pracy. Pracuję w drukarni, moje stanowisko jest naprawdę bardzo uciążliwe. Zapachy farb, lakierów, rozpuszczalników, ciężary, praca na stojąco. W L4 napisane mam, że mam leżeć. Prawidłowa formułka polega na tym, że chory powinien leżeć. Jeszcze raz pokazuję, pozycja 15. Oczywiście, że leżę i odpoczywam, no ale i tutaj zaczyna się mój problem. Mam córkę, którą trzeba codziennie zawozić do przedszkola, no i oczywiście jak zawiozę, to muszę ją odebrać. Nie mam nikogo w pobliżu, kto by zrobił to za mnie, mąż pracuje. I boję się bardzo, że ZUS mnie skontroluje akurat wtedy, kiedy będę z córką w przedszkolu. Czy moje obawy są tutaj słuszne? Czy w razie wezwania ZUS zrozumie, w jakiej jestem sytuacji? Liczę na jakieś słowa otuchy. Otucha otuchą, ale no pocieszenie jednak wymaga jakiegoś uzasadnienia prawnego. No i wydaje mi się tutaj, że sytuację możesz podciągnąć pod wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2002 roku. Sygnatura akt 3 AU 3189/01 i tak dalej, i tak dalej. Sobie znajdziesz w internecie, bo wyrok jest często cytowany. Ale zacytuję ja znowu ten wyrok. Adnotacja lekarza wcale nie oznacza, że pracownik w okresie zwolnienia lekarskiego może wykonywać uciążliwe czynności, a w szczególności, że w okresie tego zwolnienia możesz wykonywać pracę. Czyli, jakby to powiedzieć, jeżeli będziesz wykonywać pracę, to niezależnie czy odwozisz tą córkę, czy nie, że tak powiem, nie masz prawa tego robić. Natomiast taka adnotacja upoważnia niezdolnego do pracy pracownika do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, takich jak na przykład udanie się na ewentualne zabiegi, kontrolną wizytę lekarską, czy po codzienne zakupy żywności. No komentować chyba tego nie muszę, prawda? Często lekarz przepisuje jakąś rehabilitację, często trzeba pójść na kontrolną wizytę lekarską, prawda? Szczególnie jak już się zwolnienie kończy, no a o tym, że trzeba zjeść coś, no i nie zawsze się kupuje na zapas, no to już truizm jest całkowity. I w tej sytuacji, gdy z ustaleń kontroli wynika, że w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracownik wykonywał czynności niezbędne, powtarzam, niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, gdyż nie było innych domowników mogących wykonywać te czynności, np. zakup podstawowych artykułów żywnościowych, realizacja recepty na leki itp., nie można uznać, że pracownik wykorzystywał zwolnienie lekarskie niezgodne z jego celem. Na przykład w przypadku adnotacji na zwolnieniu lekarskim chory powinien leżeć. Czyli jeżeli nie było nikogo, kto tą córkę mógłby odprowadzić do przedszkola, to według mnie wyjście to jest usprawiedliwione. No ale rozumiem, że to przeprowadzenie czy odprowadzenie nie trwa cały dzień czy pół dnia. No jedynie można usprawiedliwić ten okres, który jest potrzebny na tą czynność. Również nie za bardzo widzę sytuację, że na przykład no, bierzesz troje dzieci, sąsiadów i też zawozisz do tego przedszkola, bo to już jest niestety wykonywanie jakiejś takiej pracy, powiedzmy, czy czynności dodatkowej. Nie jest ona niezbędna dla ciebie. No i oczywiście truizmem jest, że nie może to wyjście do przedszkola być pretekstem do usprawiedliwiania nieobecności, gdy w tym czasie wykonywano jakąkolwiek inną pracę. Na tym kończę. Jeżeli ty miałaś jakąś podobną sytuację i kontrolę ZUS, szczególnie w ciąży, miałaś adnotację chory powinien leżeć, a gdzieś wyszedłeś, czy wyszłaś, koniecznie opisz to zdarzenie w komentarzach poniżej. Oczywiście, jeżeli chcesz więcej takich materiałów, to już teraz, zapraszam cię naprawdę teraz, nie zwlekaj, zapisz się do mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy, tutaj linki są po mojej prawej, po twojej lewej stronie, oczywiście jak patrzysz od strony monitora. Jaką masz z tego korzyść? Wtedy otrzymujesz na bieżąco moje filmy, jako w sumie pierwszy czy pierwsza,
i niczego na pewno nie ominiesz. Nie trzeba wszystkiego oglądać, ale jeżeli jakiś temat się zaciekawi, to serdecznie zapraszam. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.